Cześć, to Ernest! Dzisiejsza aktualizacja wprowadziła wiele zmian i na start tego sezonu chciałbym zacząć od misji. Mogliście zauważyć, że z zakładki wyzwania zniknęły pakiety wyzwań tygodni. Wyzwania tygodni zostały zastąpione tak zwanymi misjami. Misje to także pakiety wyzwań, jednak nieco się one różnią od zwykłych wyzwań tygodni. Na start sezonu dla posiadaczy karnetu bojowego są dostępne 3 misje. Za darmo za to jest tylko jedna misja. Misja okresowa. Misje okresowe to tak naprawdę wyzwania dzienne. Codziennie będą tutaj pojawiać się nowe wyzwania, a co tydzień kompletnie nowy pakiet wyzwań. Są one bardzo proste i jasne, więc ich nie będziemy omawiać. Chciałbym tylko dodać, że aby wbić wyzwania hakerki, trzeba wykonywać właśnie wyzwania okresowe. Okej, to teraz wyzwania wjazdu w trasę. Te misje są tylko dla posiadaczy karnetu bojowego i szczerze mówiąc też nie są jakieś trudne, ale wymagają znajomości kilku lokacji. W każdej zakładce misji na górze są wyświetlone nagrody, a na dole oczywiście wyzwania. Nagrody odblokowuje się wykonując dostępne wyzwania w danej misji. O, i od teraz na wyzwania będę mówił cele, ponieważ tak właśnie Fortnite nazywa poszczególne wyzwania w każdej z misji. Niektóre cele w misjach są zablokowane i aby je odblokować, trzeba wykonać daną ilość już dostępnych celów misji. Zauważcie też, że niektóre misje mają też swoją prestiżową wersję. Prestiżową misję możemy odblokować wykonując wszystkie cele z pakietu normalnej misji. Zaraz do tego wrócimy. W normalnej wersji tej misji na start mamy 3 cele. Za wykonanie dowolnego dostępnego celu tej misji otrzymacie poziom karnetu bojowego. U mnie pokazuje, że dostanę punkt doświadczenia, ponieważ posiadam już cały karnet. Za kolejny wykonany cel też otrzymacie poziom karnetu bojowego i tak dalej. Za wykonanie 7 celów tej misji, czyli wszystkich, otrzymamy za to taki oto backbling. Okej, więc jedno z pierwszych celów rozkazuje nam zniszczyć znaki stopu w ubiorze katalizator. Katalizator to ubiór za pierwszy stopień karnetu. Ubierzcie go i najlepiej w trybie naparzanka udajcie się do przyjemnego parku. Na tej małej mapce zaznaczyłem wam chyba wszystkie lokacje znaków stopu. W przyjemnym parku, bo chyba tutaj jest ich najwięcej. Ten cel jest bardzo prosty. Wystarczy je zniszczyć i pamiętajcie, że możecie użyć do tego celu dowolnej broni. W przypadku prawie każdej broni możecie wykonać to wyzwanie na odległość. Wypatrujcie te okrągłe znaki stopu i najzwyczajniej zestrzelcie. Nie marnujcie tylko amunicji na te mniejsze, również okrągłe, znaki zakazu parkowania. Znaki stopu znajdziecie też w słonych strzechach. Tutaj one są blisko siebie, ale nie ma ich aż tak dużo jak w przyjemnym parku. W Megamarkecie są przynajmniej 2. Drugi cel, który chciałbym omówić, wymaga od nas odwiedzin głowy Durburgera z Graffiti Drifta, dinozaura i kamiennej głowy. Ten cel jest jeszcze prostszy. Oto lokacja burgerka. Jest Graffiti Drifta? Jest. Jest burgerek? Jest. Tutaj ma uwaga. Jak za pierwszym razem odwiedziłem tego burgerka będąc w mechu, to wyzwanie mi się nie zaliczyło. Dziwne. Kamienną głowę znajdziecie m.in. tutaj w wykopalisku przy zalewie zdobyczy. Przynajmniej 2 kamienne głowy są jeszcze w dżungli i też powinny się zaliczać, ale nie jestem tego pewien. Ja zaliczyłem kamienną głowę w wykopalisku. Dinozaura za to spotkacie tutaj, na pustynnej części mapy. Wykonując te wyzwania, odblokowałem nie tylko stopień karnetu i różne przedmioty, ale i następne cele misji. One były równie proste. Cel z tyrolką wykonałem rozpoczynając mecz w naparzance, aby następnie wskoczyć na tyrolkę i od razu zacząć nowy mecz. Jeden z celów wysyła nas odwiedziny Pogód Pomyślności i Leniwej Laguny w jednym meczu. Miałem na tyle szczęście, że mój bus wystartował tuż nad pogodami, a strefa była w Leniwej Lagunie. To oznaczało, że po skoku do oceanu rozpiłem się w strefie tuż nad laguną. Następnie otworzyłem skrzynki w 3 różnych nazwanych miejscach, aby wykonać pewien inny cel. I na koniec wykonałem triki na desce. Te 250 tysięcy punktów to nie jest tak dużo, jak może się wydawać. I tym sposobem w kilkanaście minut wykonałem wszystkie cele z normalnego pakietu wyzwań. To odblokowało mi taki oto backbling oraz prestiżową misję. I wygląda na to, że to są te same wyzwania, tylko nieco trudniejsze. Jeden z celów prestiżowych tej misji także wysyła nas w odwiedziny głowy burgerka, kamiennej głowy i dinozaura. Ale w jednym meczu, co nie było wymaganiem w normalnej wersji. Do tego oczywiście polecam naparzankę i deskolotki. A do wyzwania z obrażeniami w pojeździe polecam mecha. Reszta wyzwań może być nieco czasochłonna, ale każdy z celów jest jasny. Tak samo jak w przypadku wyzwań naparzanki, żaden z tych innych celów nie powinien wymagać dokładnego tłumaczenia. I to tyle. Trochę późno wstawiłem ten filmik przez moją drzemkę, ale mam nadzieję, że komuś to pomoże. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.